Dzień dobry, dobry wieczór, bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa z Bychawskiego Centrum Kultury na kolejnym nagraniu, gdzie będziemy wspominać Bychawę, ale nie tylko Bychawę, bowiem z okazji święta 11 listopada nagraliśmy taką bardzo szeroką rozmowę na temat polskiej drogi do wolności i ulokowaliśmy w tym wszystkim naszą małą ojczyznę. A dzisiaj obiecaliśmy Wam, że porozmawiamy o tym, co się działo później. No i właśnie dzisiaj się spotykamy. Spotykamy się w studiu Bychawskiego Centrum Kultury, już częściowo na sprzęcie, który udało nam się zakupić w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, z czego się bardzo cieszymy. Mamy nadzieję, że i obraz, i dźwięk będą w tym nagraniu wyjątkowe. A my dzisiaj mamy rozmawiać o tym, co działo się na ziemiach polskich w okresie II Rzeczpospolitej. Skończyliśmy na uwolnieniu Piłsudskiego na roku 1918. Na 11 listopada. Precyzyjnie, dokładnie skończyliśmy wtedy. No i tak naprawdę po I wojnie światowej, która traktatem wersalskim zakończyła się dopiero w roku 19, mamy nie tylko wyjątkową sytuację dotyczącą naszego kraju, który nagle po tych przeszło 100 latach z trzech różnych tworzy się, gdzie mamy różną politykę monetarną, nie mamy szkół, nie mamy oświaty, no to są zręby, z których trzeba to wszystko złożyć w całość, ale też Europa po I wojnie światowej wygląda zupełnie inaczej, tak jakby cały ten porządek starego kontynentu został zachwiany. No i w tym wszystkim jest gdzieś Bychawa. No i mamy dzisiaj godzinę i pytanie, czy to w ogóle da się w godzinę opowiedzieć, bo ja jak starałem się sobie troszeczkę przypomnieć tego okresu, no to on jest tak burzliwy, tam się tyle rzeczy dzieje, że od czego powinniśmy zacząć? Zapytam no, profesjonalistów. Zaczniemy, jak zakończyliśmy od 11 listopada. Od 11 listopada. Data o podwójnym znaczeniu, czyli z jednej strony Rada Regencyjna przekazuje Piłsudskiemu dowództwo nad wojskiem 11 listopada i z drugiej strony jest to podpisanie rozejmu, formalnie zakończenie I wojny światowej. Więc tutaj trzeba by zacząć od tego. No i co się dalej działo? Bo działo się dużo i na arenie międzynarodowej i dużo działo się tutaj w kraju, bo to nie jest tak, że wszystko zaczęło się od 11 listopada. Powstawały te pierwsze ośrodki władzy, lokalne ośrodki władzy i tutaj już koledzy mnie wspomogą. No, Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego. Znaczy, patrząc na lokalne ośrodki władzy, to było ich no, co najmniej kilka, bo tak, Rada Regencyjna w Warszawie jeszcze chwilowo jest, ale jeszcze dosłownie parę dni, bo zaraz się rozwiąże, jak przekaże pełnię władzy cywilnej, czyli po 14 listopada już tego nie ma ośrodka. Mamy Polską Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, mamy Polską Komisję Likwidacyjną w Krakowie. To już taki faktyczny zalążek polskiej administracji w tej zachodniej jak gdyby części Galicji. Republikę Zakopiańską. Tak, no, Republika z Żeromskim na czele. Tak, mamy gdzieś tam jeszcze zakonspirowaną Naczelną Radę Ludową, prawda, Korfanty gdzieś tam w Wielkopolsce, prawda, gdzieś próbuje te struktury po cichu montować. No i mamy oczywiście rząd lubelski, bo wiadomo, że on w nocy 6 na 7 listopada tworzył się jak gdyby. A więc wszystko to w zasadzie powstało jeszcze przed przybyciem Piłsudskiego na ziemię polskie. I tych kilka ośrodków władzy w zasadzie nie kontrolowało żadnego większego obszaru. To były takie spontaniczne, można powiedzieć, instytucje, które jednakże były świadectwem tego, że Polacy chcą brać sprawy we własne ręce. Prawda? I to było jak gdyby takim stanem zastanym przez Piłsudskiego, jak wysiadał z pociągu w Warszawie, to przed nim była ta panorama różnych politycznie tworów, różnych też ideowo tworów, bo każdy z nich reprezentował troszkę inną tam nację polityczną. No w zasadzie w najmniejszym stopniu może Naczelna Rada Ludowa, ale generalnie rzecz biorąc były to twory lewicowe, centrowe, w nieznacznym stopniu endeckie, choć endecja miała bardzo silne wpływy. Natomiast pamiętajmy, że istniał jeszcze jeden organ, prawda, Komitet Narodowy Polski. Prawda, Polski Emigracyjny, który de facto był uznawany przez Antantę za przedstawicielstwo również narodu polskiego. No i tak naprawdę wtrącę, Rada Regencyjna to byli monarchiści de facto. A, no to oczywiście, że byli monarchiści, bo oni byli spadkobiercami aktu 5 listopada. No i tak naprawdę dopóki ten Paderewski nie wrócił tutaj do kraju, no to ta sytuacja też nie była taka do końca stabilna, ponieważ tego uznania właśnie państw do końca nie mieliśmy dopiero po tym namaszczeniu przez Paderewskiego. Piłsudskiego. Piłsudski został namaszczony, tak? No, i
Jędrzej Moraczewski, który stanął na czele gabinetu 18 listopada, prawda, z nadania Piłsudskiego, nie był uznawany ani przez Antantę, ani przez narodowców. On był socjalistą. Dlatego był tak krótko. No, dlatego temu rządowi przypisywano w zasadzie etykietkę mało reprezentatywnego. Stąd dopiero właśnie, tak jak Mateusz wspomniałeś, kiedy pojawił się Paderewski, a był mężem stanu Bogdanowskiego, z którym się potężnie liczono również w Stanach Zjednoczonych, no bo wiadomo, był to przyjaciel Wilsona i osoba o dużym ciężarze gatunkowym, to on jak gdyby uwierzytelnił tę władzę, prawda? Bo jego premierostwo to styczniowe 1919 roku jak gdyby dopiero spowodowało, że wszystko, co robił do tej pory Piłsudski, co teraz wchodził ten rząd, prawda, jak gdyby nabierało znaczenia międzynarodowego. No ale tak, tworzą się te partie polityczne, ich powstaje dużo. Mnóstwo. No dzięki temu Piłsudskiemu jakoś udało się ten pierwszy i w konsekwencji tak naprawdę no, ten drugi rząd jakoś stworzyć. Chociaż no, nie wszystkie frakcje były zadowolone, bo tam te tarcia wewnętrzne cały czas były. No ale jakby potrafiliśmy się wzbić na te wyżyny i ten rząd utworzyć. Co to oznaczało dla takich małych miejscowości jak Bychawa? Co to dla miejscowości, które jeszcze przed chwilą były w zupełnie innej rzeczywistości, u innego zaborcy, pod innym zaborcą, no i nagle przynależymy do państwa. Czy to już... Co tu to się znaczy, wydarzyło? To się działo bardzo szybko. To niekoniecznie każdy za tym nadążał, bo świat się przewracał, ten stary świat. Runęły imperia i nasi zaborcy praktycznie przestali istnieć, bo Austro-Węgry rozpadły się jak domek z kart, to jedno. Niemcy przegrały wojnę. Cara nie było. W Rosji rewolucja, wojna domowa, więc praktycznie bolszewickiej Rosji nikt na Zachodzie póki co nie uznawa, bo tam wszyscy z utęsknieniem czekali powrotu Rosji Białej, a przecież tam jeszcze trwała wojna domowa i wszystko mogło się wydarzyć. Z drugiej strony te nasze pierwsze rządy lewicowe, one miały swoje znaczenie, bo trzeba pamiętać, że za plecami mieliśmy bolszewicko rewolucję z ładnymi hasłami, takimi chwytnymi hasłami, bo ziemia dla chłopów, pokój, no to wszystko pięknie wyglądało. Nacjonalizacja. Zawsze jest więcej biednych niż bogatych i jak jest co dzielić, to chętnych jest wielu, więc te hasła, no też nie można mówić, że one nie miały u nas żadnego znaczenia, no bo część społeczeństwa też tam się na ten wschód oglądała, no i przecież tu też wybuchały w dużych ośrodkach miejskich szczególnie, bo tam, gdzie były, no, gdzie był przemysł, prawda, Zagłębie Dąbrowskie. No, ale tu, no, Zamość tutaj Czerwony, blisko. Najbliżej. Czerwony Zamość najbliżej. Także tu też się działo i tu no, w różną stronę to wszystko mogło pójść. Natomiast te pierwsze rządy ludowe, one jakby tak uspokoiły opinię publiczną, że będzie dobrze. Że będzie dobrze. No, chodzi o to, że to były rządy, które wprowadzały takie ustawodawstwo, które potem trudno było odkręcić, bo jak już jeden rząd obiecał 8-godzinny dzień pracy, to kolejny rząd, gdyby to próbował odkręcić, znalazłby się w trudnej sytuacji. Natomiast co tutaj u nas się działo? No bo tu jeszcze przed 11 listopada no przecież działała Polska Organizacja Wojskowa, POW, no tak. I to ona była rozgałęziona wszędzie, tutaj w Bychawie. Dużo jest informacji na temat sąsiednich też miejscowości, Strzyżewice, o czym wspominaliśmy ostatnio, Wysokie. Tu pamiętać trzeba, że w Bychawie, tutaj w czasie I wojny światowej, była grupa 60 jeńców serbskich i pilnowali ich Austriacy, czyli była tutaj grupa żołnierzy austriackich, były posterunki żandarmerii. No i przecież pierwszym celem POW to było rozbrojenie tych Austriaków. Może ci Serbowie tam po części w tym trochę pomogli. No ale też trzeba przyznać uczciwie, że tam Austriacy już tej wojny serdecznie mieli dość. Mówimy Austriacy, no ale przecież ta monarchia austro-węgierska to był no, wieża Babel. To tych nacji gdzie przecież mniej było Niemców i Węgrów niż wszystkich innych nacji, więc tam i Słowian, prawda, bo wiadomo, Austriacy to Niemcy, Węgrzy jako ten drugi człon. Ale trzeba pamiętać, że w ramach Królestwa Węgierskiego przecież była Słowacja, która de facto nigdy przedtem samodzielnym państwem nie była. No, 1000 lat praktycznie była tak zwanymi górnymi Węgrami. Część Rumunii, prawda? Więc... Ale to i podobnie mamy z Ukrainą. No, tak samo, Galicja, prawda? To wynika z podziału jakby historycznego, prawda? Bo część Ukrainy była jakby w rękach
już po zaborach, prawda, była częścią Austrii, czy potem Austro-Węgier. No. Mówimy o Galicji Wschodniej, natomiast no, część była w rękach Rosji. To te różnice są widoczne i do dnia dzisiejszego. Ale jeszcze wrócę do tej monarchii austro-węgierskiej. Te narody już chciały wolności, chciały własnych niepodległych krajów i właściwie to taki domek z kart. Austro-Węgry się rozpadły. Łatwiej jeszcze tu było umarł cesarz Franciszek. A jeszcze Franciszek Józef umarł, co prawda, w trakcie. Cesarz Karol nowy, no taki też na liberała się trochę stroił, próbował też zawrzeć taki separatyczny pokój z państwami Zachodu, co Niemcy mu wyperswadowali bardzo szybko. No i tu było łatwiej o to przejęcie władzy. Tutaj mówię pod okupacją austriacką, bo raczej walk jakichś większych z Austriakami nie było. Były tam pojedyncze przypadki przy składach magazyny, gdzie składy, magazyny, tam różnych materiałów wojennych, ale to były epizody. Na ogół ci żołnierze oddawali broń bez większego problemu. I tutaj chłopcy z naszych okolic no, też zrobili dobrą robotę, rozbrajając te posterunki, a potem oni przecież jako pierwsi zgłosili się do wojska. To była naturalna konsekwencja tego wszystkiego. W 1918 roku, kiedy Piłsudski przejmuje władzę, no, umawiamy się, że się ta wojna kończy, no, ale tak granice nie są ustalone. Tak? I na tych wszystkich spornych terenach cały czas te konflikty, podjazdy, różne rzeczy się dzieją. I tam porządku nie ma. W kontekście tego, co pan Janusz powiedział, u nas było dość spokojnie, bo do tej granicy mieliśmy jeszcze, no, bo jeszcze kawałek. Bo zamieszkiwała to ludność, poza Żydami oczywiście, zamieszkiwała to większości ludność Polska. Etnicznie Polska. Natomiast tam, gdzie były jakieś powody do konfliktów, jakiś Anglik to kiedyś fajnie ujął, 1% mniejszości to jest folklor. Natomiast 10% mniejszości narodowej to już jest problem. I ja jeszcze do jednego tutaj chciałem wrócić. To jeszcze to takie wymęczenie wojną tutaj. Front 3 razy się przetaczał, ale w ogóle sytuacja ekonomiczna przede wszystkim. No była jaka była, to tutaj rocznik statystyczny, nie rocznik statystyczny, przepraszam, spis powszechny z czasów carskich z roku tam 1897 i następny z 1916. Różnią się diametralnie na rzecz oczywiście ubóstwa. I generalnie tak było, że ten prosty chłop, prawda, prosty wieśniak tutejszy mówił, dawno za cara to było dobrze. To później ale może to, troszkę też. Ale to troszeczkę po 20 roku już później była ta chyba największa inflacja, bo my dzisiaj się z inflacją mierzymy, ale to no nie to, co się działo wtedy. Ja pamiętam takie, jak opowiadała mi moja prababcia, że jak pracowała we dworze, to za dzień pracy mogła kupić kilo cukru. No tak. I rzeczywiście cukier w tamtym okresie był towarem... No, znaczy, jakoś tak w dwudziestoleciu międzywojennym tak, to tak. Lekka była przesada, bo cena eksportowa cukru była niższa niż na rynku wewnętrznym. I to, ale to, był dobrem luksusowym wtedy? Bo to był towar eksportowy. To, a co myśmy mogli eksportować poza węglem i cukrem wtedy? Cukier krzepi. Tak, Wańkowicz. Zarobił na tym sloganie więcej niż na książkę. To jest ciekawe. Wódka lepiej, prawda, chyba Dymsza czy ktoś tam dodał. No ale jeszcze wróćmy do tej inflacji, bo tutaj mówimy, że lata 20, ale tu trzeba pamiętać, tutaj kolega zaczął, jaki to był stan tuż po zakończeniu działań wojennych. No przecież większość naszych miejscowości była spalona. Tutaj po kolei można wymieniać Gałęzów, Kosarzew, Wola, Zaraszów, to przecież to były tylko kominy sterczały. Tu nie było nic, wszystko wypalone. O dziwo, w Bychawie chyba spłonęło tylko 5 domów. I to tak, relatywnie bardzo mało. Bardzo mało. I to jest o tyle ciekawe, że przecież końcówka XIX wieku to te ciągłe pożary, które Bychawy równały z ziemią. Natomiast tutaj parę budynków murowanych, wzniesionych na początku XX wieku, gdzie bank spółdzielczy, prawda, ten budynek z zegarem, czyli spółdzielni. No bo my cały czas jeszcze mamy księdza Kwiatkowskiego u siebie. Plebania. Tak? Zdjęcia pokazują, że tam trochę poszarpały jakieś poszarpana była plebania i większość budynków murowanych spękała. Mamy pamiątkę, jak się można przyjrzeć, pójdziemy do synagogi albo pójdziemy do kościoła bychawskiego, albo nawet ten budynek z zegarem spółdzielni, to przecież one są klamrami pościskane wszystkie. Mm-hmm. Huk wystrzałów, to wszystko powodowało, że mury popękały. No plebania oberwała chyba tam ze 2 pociski, więc
też to trzeba było odbudowywać. No pamiętajmy tutaj, gdzie zespół szkół zawodowych był potężny zakład przemysłowy. To no była największa gorzelnia. Gorzelnia Baw, świetne przedsięwzięcie Skawińskich. Skawińskich i mieli pecha Skawińscy, bo... No, wylądowali na bruku. Można powiedzieć na bruku, bo praktycznie no, w takie długi się wpędzili, majątek był licytowany, oni takie tam robili różne prawne kruczki, żeby po prostu... Żenili się w rodzinie, żeby no na przykład. Tutaj mówimy o Walerii Skawińskiej, która poślubiła własnego stryja chyba. No jakieś takie, ale w celu ratowania majątku. Jakieś takie luki prawne były, można to było zrobić. Także tu wszystko było spalone. Brakowało dosłownie wszystkiego, dlatego że... W czasie okupacji austriackiej surowce przede wszystkim, no dzwony, wszystkie dzwony, to albo Rosjanie wywieźli albo w pierwszej kolejności, a co zostało, to dokończyli Austriacy. Klamki przecież, okucia, wszystkie metale kolorowe trzeba było oddawać. Brakowało dosłownie wszystkiego, więc skóry, no dosłownie wszystko, no i szczuplutkie przydziały żywności, więc w sumie można powiedzieć, społeczeństwo głodowało tutaj. Także sytuacja była tragiczna tuż po wojnie. No, trzeba zdać sobie sprawę, że większość ludzi, ci co wrócili tutaj w 15 roku z Lasu Dąbrowa, to jednak byli w lepszej sytuacji niż ci, których popędzono na wschód. No, bo też ciekawostka właśnie. Na początku traktowano ich tam dobrze, do czasu, kiedy nie wybuchła rewolucja. Nie? Tak dokładnie opowiadała moja babcia. No właśnie. Jak dopiero się źle zrobiło, jak bolszewiki cara z tronu zrzuciły. No tak to mówiono. No, w tak każdym razie niektórzy wracali dopiero w latach 20. Część tutaj ziemi leżała, odłogiem nikt nie uprawiał, bo tych rodzin po prostu... Nie było. Ci, co wrócili, no to ruiny zgliszcza. No to ja nawet na przykładzie własnej rodziny mogę mówić. Ale po tych powrotach, po usamodzielnieniu się tego państwa, mamy te majątki, które nadal są majątkami i ludzie tam pracują. No i mamy własność też taką prywatną, tak? I... No mamy własność. Mamy własność prywatną. No właśnie to właśnie cały problem polega na tym, że te prądy ze wschodu docierały, które mówiły, no to zabierzemy tym, co mają, rozdamy tym, co nie mają. To hasła bardzo chwytne były. Natomiast no, część już społeczeństwa polskiego, czym jest bolszewizm, to się przekonała na własnym grzbiecie i ci raczej zwolennikami nie byli, ci, co ze wschodu wracali. No ale część społeczeństwa rzeczywiście no, te hasła łatwo kupowała. No ale to tak jak mówię, na początku straszna bieda, nie? I trzeba było wszystko odbudowywać. Ludzie pierwszą zimę to tam, drugą gdzieś jakieś piwnice, ziemianki. Tu nawet lasy były wyrabowane albo spustoszone działaniami wojennymi. Przecież wszędzie na polach okopy. To wszystko jakoś trzeba było doprowadzić do tego, żeby spróbować uprawiać. A przecież nawet już kiedy pierwsze polskie rządy powstały, to też nie było tak, że co chłop wyprodukował to wszystko dla niego, bo to jeszcze jakby coś w rodzaju obowiązkowych dostaw, że tak powiem, było. Kontyngenty były wtedy i te nowe władze nasze no przede wszystkim ze spekulacją walczyły, no bo to zawsze jest tak, że jak czegoś brakuje, to znajdą się ci, co chcą na tym zarobić, więc no, taka sytuacja była, że trudna to nie wiem, czy tak można mówić, ona była tragiczna, że tak powiem, ale to tylko sytuacja ekonomiczna, przecież to się wszędzie na granicach zaczęło. Znaczy to się przekładało właśnie o to, o czym mówisz, tą walkę, spekulacją, no bo przecież musimy pamiętać, że od samego początku tak naprawdę, bo polityka to jest jedno, prawda? Jakoś tam system zarządzania państwa okrzep powolutku, był rząd, był tymczasowy naczelnik państwa, później był już Sejm ustawodawczy, prawda, od lutego 1919 roku i to się jakoś tam toczyło. Stopniowo kolejne jakieś elementy działania administracyjne. Były mądre głowy i one tam sobie powoli. One sobie tam toczyły walkę o kształt ustrojowy, może będzie jeszcze okazja, żeby o tym chwilę powiedzieć. Koncepcje granic. Natomiast trzeba powiedzieć, że kiedy Paderewski obejmował tą władzę jako premier, prawda, tego rządu, no to coś tej Polski było. Tak właśnie powiedzieliście. Centrum, 50 tysięcy kilometrów. Tak naprawdę oblicza się według różnych szacunków, bo to jest płynne. To nie było takie do końca wymierne, ale tak. Tam, gdzie doszło wojsko, tam była widełki Polska. Są mniej między 120 a 140 tysięcy kilometrów kwadratowych, prawda, powierzchni gdzieś objętej wpływami polskiej rodzącej się administracji, tych lokalnych różnych, znaczy już lokalnych nie ma, jest rząd, ale jeszcze, prawda, wiadomo, ta administracja się rozwija. To było gdzieś ponad 14 milionów ludzi.
A przypomnijmy, przedrozbiorowa Polska to jest 772. Mówimy o stanie z 1772. Już nie, po traktacie. Nie ten milion XVII-wieczny, tak prawda, dalej. Będący naszym marzeniem, prawda, imperialnym jakimś, ale nawet mówię, przedrozbiorowa Polska, to ileż to jest? To jest nawet nie jedna piąta, prawda, do końca tego wszystkiego. I tak naprawdę to trzeba było o to walczyć. A sytuacja była bardzo trudna, bo z jednej strony była polityka mocarstw, nie do końca nam wcale przychylna. Może z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, bo Wilson był idealistą i on miał swój plan fajnego porządku światowego, powiedzmy gdzieś tam, no oczywiście gdzieś tam interes amerykański w tym musiał być zachowany, ale może dzisiaj aż o tak wielkiej polityce nie. Natomiast generalnie Anglia i Francja wcale to nie było tak, że w każdym naszym kroku rozpychającym to państwo... Nawet gdybyśmy mieli porównać, to chyba Francja była trochę nam bliższa niż zdecydowanie. Była, ale wcale nie znaczy, że trzeba ją gloryfikować, dlatego że bardzo często zajmowała takie życzliwe albo półneutralne stanowisko. No, ale ze względu na swoją sytuację. Może tak. Polacy wezmą, to będą mieli. Tak. Bo Anglia chciała dać linię Curzona, zresztą w rednej postaci skąd. To znaczy, właśnie, bo o ile Anglików dla Anglii po prostu była to kwestia jeszcze zupełnie inna, bo oni cały czas oglądali się na Rosję. Słusznie Janusz to powiedział. Biała Rosja może jeszcze się odrodzi, jeszcze z Rosją się będzie trzeba układać. Więc cały czas ta asekuracja była. Jerzego. Nawet jak bolszewicy z nami walczyli, to ta asekuracja była widoczna. Wcale to nie było tak jednoznacznie, bo mocarstwa zachodnie w tym próbie dialogu pomiędzy rodzącą się Polską a Piłsudskiego, prawda, już tak upraszczając, a Rosją bolszewicką próbowały uczestniczyć. Bo to była taka bardzo zakulisowa gra. Natomiast Francuzi no, oczywiście sprzyjali nam o tyle, że dla nich głównym wrogiem potencjalnie Niemcy. Były Niemcy. I nie można, bo trzeba było zrobić wszystko, żeby w miarę silna Polska była trochę przeciwwagą na wschodzie, prawda, dla Niemiec. Dlatego popierali trochę naszych starań tutaj. To jest kwestia słynnego powstania wielkopolskiego, gdzie to właśnie francuskie stanowisko spowodowało w dużej mierze ta groźba poruszenia jeszcze raz militarnego, prawda, czyli zerwania rozejmu, spowodowała to, że powstańców sukces przerodził się w to, że tak naprawdę tą Wielkopolskę wydarliśmy stosunkowo łatwo. To też troszeczkę Górny Śląsk po tym plebiscycie i po trzech powstaniach też Francuzi pomogli nam troszeczkę, żeby tą większą część Górnego Czarnego Śląska, prawda, tak zwanego jednak zachować przy Polsce. Tutaj oczywiście kwestia Pomorza Gdańskiego, no niestety niekonsekwentnie Gdańska. No, ale tutaj to wynikało z tego, że właśnie z dyplomacji angielskiej, tak. Bo to dzięki Anglikom Polacy nie dostali Gdańska. To było kluczowe, bo zgodnie z tym orędziem prezydenta Stanów Zjednoczonych, Wilsona, dostaliśmy dostęp do morza. Tylko tak dyplomacja angielska zakombinowała, że nie dostaliśmy Gdańska. I stworzono coś takiego, co już było raz w historii w czasach napoleońskich, mianowicie wrócono do koncepcji wolnego miasta Gdańska. No ale to dla nas było trudne do przyjęcia, bo myśmy mieli, zawsze Wisła była jakby kręgosłupem Polski, to była nasza najważniejsza droga handlowa, ale nie mieliśmy tego ujścia. Czyli... A na to morze, prawda, to mieliśmy 70 kilometrów piachu praktycznie. To Półwysep Helski, prawda. I Zatoka Puczka. I Zatoka Puczka i to cały nasz był dostęp do morza. Tak. I tyle. A tam były wioski rybackie. Bez portów. Trzeba uczciwie powiedzieć, no ludność gdańska w większości była niemiecka i zdecydowanie wrogo nastawiona w stosunku do państwa polskiego. Ale mówię to raczej z przesłanek ekonomicznych wynikało. Podobna jest sytuacja ze Śląskiem, bo Włochy, które no po drugim, po pierwszym powstaniu śląskim, tam oddziały włoskie, francuskie, angielskie się znalazły na terenie Górnego Śląska, no to Włosi, Anglicy zdecydowanie sprzyjali Niemcom, natomiast Francuzi po trosze nam sprzyjali. Tak, ale bardziej nam. To wynikało z tego, że no, ta Francja czekała, kiedy ta Rosja się odrodzi, ta biała i tak nie do końca konsekwentnie w stosunku do nas postępowali, no ale generalnie nam sprzyjali, bo widmo bolszewizmu nad Europą, no to też swoje robiło. No i jeszcze tylko dodam jedną rzecz z tym Śląskiem, bo to jest bardzo istotne. Tam były trzy powstania. Pierwsze przegrane, ale tam to parę dni. Natomiast drugie i trzecie to naprawdę były w naszej historii wyjątkowe rzeczy, podobnie jak powstanie wielkopolskie, bo to były w sumie można powiedzieć zwycięskie powstania. I tutaj
trzeba też spojrzeć na ludność śląska, bo to trochę inaczej jak Polacy walczyli tutaj o centralną Polskę, natomiast trzeba pamiętać, że kilkaset lat Śląsk nie był nigdy w granicach państwa polskiego. Czasów rozbicia dzielnicy. Od rozbicia dzielnicowego. No, najpierw były to Czechy, potem Austria, potem po wojnie austriacko-pruskiej. Prusy, ale ludność zachowała polskość. To jest coś wyjątkowego i ci ludzie no, stanęli na wysokości zadania, bo to nie jest tak, że myśmy tego Śląska chcieli. To ta ludność, która tam żyła, chciała Polski. No i to się wszystko sprzęgło. Oczywiście myśmy formalnie jako Polska nie mogli Ślązakom pomagać z przyczyny prostej. Przynajmniej oficjalnie, bo to by znaczyło wojnę z Niemcami, na którą byśmy przygotowani w żadnej mierze nie byli, bo pamiętajmy, Niemcy nie walczyły poza Prusami Wschodnimi na początku wojny na własnym terytorium. One miały nadal potężny przemysł i gigantyczną armię, także to się trzeba było... Jeszcze nie rozbrojono i to dla nas no, było... bardzo niebezpieczne. Natomiast no tutaj rządy polskie, Piłsudski też umiejętnie lawirowali. Pomoc jednak dla Śląska była w postaci materiałów, broni, zaopatrzenia, medykamentów. Instruktorów i ochotników, którzy przez granicę zmykali na Śląsk i tam się bili. Ale co nam Śląsk dał? No przecież jak sobie wyobrazić przemysł II Rzeczypospolitej bez Śląska? No Śląsk to węgiel przede wszystkim. Myśmy dostali po tym wszystkim gdzieś tak obszar z grubsza 1/3 chyba. Około 30%. 30% tego obszaru plebiscytowego, ale tam była zdecydowana większość kopalni, stalowni, hut. 3/4 tego wszystkiego. No chyba wszystkie kopalnie, ród i chyba huty cynkułowi też wszystkie. Część hut też Olkusz, po tak, więc to dla gospodarki polskiej to był taki zastrzyk, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie II Rzeczypospolitej. No bo to... Znaczy gospodarcze to praktycznie żeby było upośledzenie. To byłoby zupełne upośledzenie, bo jakim krajem byśmy byli? No praktycznie bez... Rolniczym. Także, ale tu jeszcze jedna rzecz, jeśli mówimy o granicach zachodnich, bo Wielkopolskę, część Śląska wywalczyliśmy, natomiast trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o Pomorze Gdańskie, co prawda bez Gdańska, to zostało ono jak gdyby przydzielone Polsce decyzją traktatu wersalskiego. Tutaj walk akurat na terenie Pomorza nie było. Natomiast zarządzono plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu. Tam większość ludności mówiła po polsku, ale to Polsko nie czuła się związana. Zresztą plebiscyt wypadł w paskudnym momencie, kiedy bolszewicy byli już pod Warszawą. Lipiec 20 roku. Moment, może wyprzedzę tutaj cię, Janusz. Są sprawy wyznania. Wyznania, prawda, bo Mazurzy są wyznania protestanckiego, a Warmiacy katolickiego. No i propaganda niemiecka głosiła Mazuren sind keine Polen. No jeszcze jest jedna rzecz, bo Janusz mówi słusznie, język polski i tak dalej na tych terenach, ale tam jednak ta kwestia germanizacji też zrobiła swoje, pewne rzeczy rozmydliła. I przecież nie pojedyncze były przypadki, kiedy w dokumentach plebiscytowych albo kiedy pytano ludność o przynależność, to był jeden podpis, tutejszy. Tutejszy, no. Nie było określenia, jestem Niemcem czy Polakiem, tutejszy. Ale podobna sytuacja na Polesiu była później, prawda, na Kresach Wschodnich. Także to jest ciekawa rzecz. Zresztą pytania plebiscytowe były ciekawe, dlatego że nie padły pytania, czy jesteś za Polską, czy nie, za Niemcami, tylko czy jesteś za Prusami, prawda? Oni się czuli częścią Prus, utożsamiali się z tą swoją małą ojczyzną, no i zdecydowana większość głosowała za pozostaniem w Prusach, co de facto znaczyło pozostanie w Niemczech. Ale dla nas to miało też katastrofalne znaczenie, dlatego że została ta enklawa pruska jakby bardzo silna i ona została rozdzielona tym polskim Pomorzem Gdańskim, który Niemcy nazywali korytarzem i to już było zarzewie konfliktu przyszłego i wszyscy sobie z tego zdawali doskonale sprawę już w latach 20. Ale ja teraz przepraszam, przerwę na chwilę, bo tak minęło panowie już pół godziny. No, a my stoimy. Walczymy. My się posuwamy do przodu. Doskoczyliśmy już do granice zachodnie mamy polsko-bolszewickiej. Jeszcze do wojny. Do niej musimy wrócić, ale już ten wątek się pojawił. Ja chciałem dopytać o to, ponieważ już tak poszliśmy światowo, a kilka razy już padło to stwierdzenie tej białej Rosji. Czy panów zdaniem monarchia brytyjska mogła uratować carów rosyjskich? No bo to była rodzina i to dosyć bliska i podobno taki... W pewnym momencie
momencie mogła. W pewnym momencie mogła, ale nie chciała, bo to byłoby politycznie kłopotliwe dla nich. Nie zrobiono tego. No to był duży grzech zaniechania w pewnym sensie, ale też weźmy pod uwagę jedną rzecz. Chyba i to musimy mieć świadomość, że świat tak naprawdę, choć bał się tego pochodu bolszewizmu, prawda, i on coraz bardziej był jak gdyby uwidoczniony, ta idea tej nieustannej rewolucji, prawda, Trocki i tak dalej, pchanie się na zachód Europy. Ale jedna rzecz jest zastanawiająca tak naprawdę. Dopiero świat zaczynał poznawać mechanizmy te destrukcyjne tego systemu. Nikt nie jest. Ja myślę, że w roku 1917, pod koniec już mówiąc, tak, kiedy bolszewicy przejmowali władzę w Rosji, która leżała de facto na ulicach wtedy. Oni ją po prostu wzięli, bo byli cwańsi. To nikt nie podejrzewał, że ta sama władza za ileś miesięcy zamorduje cara i całą jego rodzinę. Nikt nie brał tego, to nie były te standardy. Politycy zachodnioeuropejscy, my myśleli raczej w tych kategoriach, nawet jak to są bolszewicy, to czasami w pewnych sprawach można się z nimi dogadać. No to chyba i stanowisko Piłsudskiego było podobne, bo rozmowy z białymi generałami... On białych nie lubiał. To nie kwestia lubienia czy nie lubienia, tylko rozmowy nie dawały żadnej nadziei na granicę Polski poza linię Kerzona, prawda? No właśnie. Tym bardziej, że biali generałowie to jeszcze mieli wizję Polski w sojuszu z Rosją. No właśnie, ale no, na zachodach autonomii ewentualnie. Oczywiście. Więc co najwyżej. Piłsudski przecież w pewnym etapie wojny zatrzymał ofensywę, prawda? Po cichu dogadano się z bolszewikami i Rosja wtedy miała, znaczy Rosja, no, ta bolszewicka miała czas i siłę, żeby rozprawić się z armiami białych. Bo przecież był jeszcze Denikin, był Kołczak. No właśnie. No, był korpus czechosłowacki, było mnóstwo rzeczy. Skoropadzki. Interwencja japońska przecież na Dalekim Wschodzie, interwencja Francuzów, Anglików. Murmańsk. I wszystko to po kolei w zasadzie doprowadziło do zwycięstwa czerwonych, bo tu trzeba jeszcze też na społeczeństwo rosyjskie spojrzeć, nie? Bo znaczy wojna domowa była niezwykle okrutna z obu stron, to trzeba przyznać. Jedni, drudzy się nie patyczkowali. Mordy były z jednej i z drugiej strony. Cichy Don, lekturę polecam. No, totalna dewastacja kraju, no ale te chwytne hasła, nie? Zabierzemy tym, co mają i będziemy rozdawali biednym przecież, ale tak naprawdę nikt nie wiedział, czym ten komunizm będzie, bo się nikt nie spodziewał rewolucji w Rosji. No przecież wszyscy spodziewali się rewolucji w kraju uprzemysłowionym. No to miały być Niemcy. Komuna paryska i tak dalej. No, rewolucja wybuchła w Niemczech, prawda? Ona została zdławiona i przecież marzeniem Lenina i całej spółki było przejście przez ziemię polskie, rozniesienie tej rewolucji na zachód Europy. No i Polska stanęła na przeszkodzie. Z prostej chociażby przyczyny, tam się można było nachapać. No to, choćby. Mówiąc prosto. No. Dobrze, no ale tak, odbudowuje się to państwo. My wróćmy na chwilę do Bychawy. Jesteśmy gdzieś w okolicach roku przed 20. Mamy jeszcze tutaj osobę księdza Kwiatkowskiego, który prędzej działa, powstają towarzystwa. Tak jak zostało powiedziane, Bychawa jako miasto nie została bardzo niespalona. Nie, została, to jest... nie mieliśmy prawa miejskiego wtedy, w tym okresie. Gdzieś tam opisywano o nas jako cały czas osadę. Nie wieś, a osada. To był oficjalny status w państwie rosyjskim. Tak. To było trochę więcej niż wieś i trochę za mało do... Na miasto. Zaczółwek też miasta. Był osadą. Mieliśmy Polaków, mieliśmy część Żydów, którzy tutaj mieszkali i oni sukcesywnie przybywali później w tym dwudziestoleciu międzywojennym. Ale gdybyśmy tę Bychawę mieli jeszcze w jakiś sposób opisać, może inaczej. Przy okazji, kiedy ten front bolszewicki szedł w stronę Warszawy, czy tutaj coś większego się działo na naszych ziemiach? Mieliśmy to szczęście, że nie. W sensie takim, że walk u nas nie było, bo konna armia Budionnego została pod Zamościem zatrzymana i tu się odbyła największa bitwa kawaleryjska XX wieku i pewnie ostatnia bitwa w historii tego typu. To była bitwa pod Kobarowem, gdzie walczono jak w czasach średniowiecznych na szable i lance między innymi. No ale zanim do tego doszło jeszcze, no to przecież były ciężkie walki już z bolszewikami w roku 20. Był marsz Piłsudskiego na Wilno, była polska pomoc dla Łotwy przeciwko bolszewikom. No przecież cały czas walczyliśmy już od 18 roku z Ukraińcami. I trzeba pamiętać, że były trzy ośrodki właściwie ukraińskie. Od 1 listopada to się wszystko. Jeszcze przed Piłsudskim. Były trzy próby tworzenia państwa ukraińskiego i tak, ta część galicyjska tworzyła tą zachodnio-ukraińską Republikę Ludową. Była ta
Ukraina, Piemont ukraiński, tak, naddnieprzańska, tak, i była ta Ukraina bolszewicka, to też trzeba o tym pamiętać, prawda? Więc te trzy ośrodki władzy. Do tych samych terytoriów rościli sobie pretensje i Polacy, i Ukraińcy. Próby porozumienia... No i Rosjanie, nie zapomnijmy. Pod egidą Ukraińskiej Republiki Rad. Tak, tak, oczywiście. Ale no próby porozumienia nic nie dały, dlatego że wszyscy stwierdzili, rozstrzygnie krew i żelazo. Nie było innej możliwości. No i wojna polsko-bolszewicka dopiero doprowadziła do tego, że się jakoś udało w tej kwestii dogadać. No to trzeba było tego. Był to kompromis, dlatego że myśmy Lwów obronili, głównie rękami młodzieży szkolnej, trzeba powiedzieć, bo tam wojska w zasadzie nie było. No przyszła ta odsieć i stąd też przecież nasi chłopcy stąd poszli, na odsieć z Lwowa, z Lubelszczyzny i pewnie z Bychawy. Pamiętajmy znamy też... Znamy jakieś nazwiska, jakieś przypadki, kogoś gdzieś panowie... No ci, co zginęli, to są na tablicy pomnikowej, natomiast no, spotkałem się z wieloma relacjami, wspomnieniami. Wielu bychawiaków było, dlatego że tu był pobór. Tutaj część poszła na ochotnika, część po prostu... Z przymusu. No, tak trzeba powiedzieć. Zabrano, no. Zabrano ich, no bo tak wszędzie było, tak wszyscy robili, więc walczyli, więc te walki z Ukraińcami na początku były ze wszystkimi Ukrainami, a potem sami Ukraińcy zdali sobie sprawę, że nie dadzą rady walczyć na dwa fronty z Polakami z jednej strony, z drugiej strony z bolszewicką Rosją, i tutaj doszło do sojuszu Piłsudskiego stąd z Petlurą. Stąd się znalazł Petlura, i tutaj trzeba wrócić do dwóch rzeczy, koncepcji granic naszych. Nie? Czemu, przepraszam, jeszcze tylko małe wtrącenie, czemu galicyjscy temu porozumieniu pomiędzy Petlurą a Piłsudskim, galicyjscy Ukraińcy nie byli zbyt chętni. No bo Petlura zgodził się na oddanie Galicji w granice Rzeczypospolitej w ramach tego wszystkiego. No, natomiast myśmy tam sobie bądź co bądź wyrąbali w tych walkach do Zbrucza naprawdę władanie. Znaczy on i tak niewiele ryzykował, bo to wszystko było w naszych rękach. Całe Pobórze, gdzie ja kiedyś mieszkałem, od powiedzmy Włodawy przez Chrubieszów i dalej w kierunku Lwowa, o każdą wieś toczyły się walki. Przemyśl, rzadko... I zadecydowała polska kawaleria. Ukraińcy byli liczniejsi, może nawet czasami lepiej uzbrojeni, ale... Szczególnie na początku, ale się zmieniło. Ale jeździć konno trzeba umieć. I to od dziecka. We Lwowie młodzież znała każdy kąt, natomiast to byli chłopcy ukraińscy ze wsi. Oni mieli przewagę... Znaczy my we Lwowie byliśmy czynnikiem dominującym. Ale ja mówię, wojska ukraińskie... Znaczy inaczej, Lwów Austriacy przekazali wojskom ukraińskim. Oni byli większością w sensie... militarnym, prawda? Natomiast Polacy, ludnościowym. A ludnościowo, no było to najbardziej chyba polskie ze wszystkich polskich miast. To nasz Piemont drugiej połowy XIX wieku, ośrodek nauki i kultury. Leopolis semper fidelis. Nie wyobrażali sobie Polacy Polski bez Lwowa. To tak jakby dzisiaj, nie wiem, no Polska bez Krakowa, Warszawy, to coś... Albo Gdańsk. Nie. Gdańska to niekoniecznie akurat. A celowo ale jeszcze skończę ten wątek ukraiński, bo to jest ważne, bo mianowicie sojusz Petlury i Piłsudskiego... To była koncepcja Piłsudskiego Polski Federacyjnej. Piłsudski zdawał sobie sprawę, że każdy naród w pojedynkę nie jest w stanie przeciwstawić się bolszewikom. No właśnie, bo to było troszeczkę tak, że Piłsudski szukał tego wsparcia. No i oprócz jakiegoś tam dozbrojenia ze strony najpierw większego z Francji, trochę mniejszego z Anglii, no tych stronników do tej... Z Anglii chyba nie mieliśmy. Coś było. Z tego, co jak gdzieś tam ostatnio czytałem, to jakieś tam wsparcie niewielkie było. No ale... Piłsudski nikogo tak jakby z zachodu nie pozyskał w tej sprawie. No i przyszło mu się dogadać z tymi Ukraińcami, no bo tak naprawdę, z kim mógł jeszcze? Mateusz, on tak naprawdę nie miał się z kim dogadać, na zachodzie, bo Zachód absolutnie nie utożsamiał się z koncepcją federacyjną. To było coś zupełnie, z przyczyn, które już żeśmy trochę wyjaśniali. Cały czas oglądano się jednak na tą Białą Rosję w tym momencie, więc stworzenie tego kordonu ukraińsko-białorusko-litewskiego w ogóle nie wchodziło z punktu widzenia zachodnich mocarstw w grę. To była część zupełnie Rosji obca koncepcja. Litwini też przecież nie byli absolutnie za tym, bo czuli, znaczy doświadczenie ich jak gdyby pchało ich w zupełnie odwrotną stronę tworzenia zupełnie niezależnego tworu politycznego. Białorusi to już zupełnie inna kwestia, bo to jest narodowość, która w tym czasie nie miała jakichś mocniej wykształconych tendencji jeszcze do bycia własnym państwem. Bo to przecież jeszcze... taka próba była utworzenia tego państwa litewsko-białoruskiego, ale bardzo słabiutka. Litwini wiedzieli, czego chcieli. Białorusini w mniejszym stopniu, to bardziej, że byli okupowani najpierw Niemcy, później weszli tam szybko bolszewicy,
bo bardzo szybko próbowali też swoje 3 grosze na Białorusi zrobić, więc to był problem. I oczywiście można dyskutować nad tym, jakie były szanse do prowadzenia, do realizacji tej koncepcji, ale tak naprawdę to tak jak Janusz powiedział, Piłsudski w zasadzie grał w tej koncepcji tylko z Ukraińcami. Tylko z Ukraińcami, no bo tak. Pozostałe 2 potencjalne państwa nie wchodziły w tym momencie. Litwa absolutnie nie chciała żadnych... Zresztą, jeśli chodzi o Litwę... Litwa ciągnęła to od czasów Radziwiłłów, powiedzmy. No też, ale tutaj kwestia Wilna. No bo tak, dla nas było to miasto typowo czysto polskie, bo większość była zdecydowanie polska. Litwinów na Wileńszczyźnie, Wilnie była garstka, tak trzeba uczciwie powiedzieć. Byli no Żydzi, Białorusini tak i dzisiaj też tam 2 okręgi, Wileński, Solecznikowski są z większością polską, o czym się mało pamięta dzisiaj. Ale chodzi o Wilno, no bo dla Litwinów Wilno to historyczna stolica. Natomiast no, Wilno to tak jak Lwów. No, Polska bez Wilna, Lwowa to nie do wyobrażenia. I zresztą Piłsudski z tamtych stron pochodził. No to też ta wyprawa wileńska 19 roku, prawda? Ale to była niewypowiedziana wojna z bolszewikami wtedy. Bo no, tak, oni szli na zachód. Podczas niej doszło do zetknięcia z bolszewikami. Po raz pierwszy tam doszło do zetknięcia. Wojny nikt nie wypowiedział, prawda? Tej Polsko, tak, ona się sama wypowiedziała. Sama się wypowiedziała. Mieliśmy sukcesy, zajęliśmy to Wilno. No ale właśnie, ta wojna się wypowiedziała, bo to jest w kontekście tego, co wcześniej panowie powiedzieliście. Ta wojna wypowiedziała się sama przez to, że my cały czas dążyliśmy do ustalania tych granic. No tak. My robiliśmy swoje kroki, żeby ustalić te granice tak, jak nam w sensie Polakom, tak, pasowało. W najgorszym wypadku na granicy drugiego rozbioru tak. No ale tu jeszcze druga strona, to trzeba, czy Rosja biała, czy czerwona, czy współczesna, to jest Rosja imperialna, w której nie ma miejsca na takie kraje jak Litwa, kraje bałtyckie, Białoruś, a nawet Polska. No przecież słyszymy te hasła i dzisiaj, prawda? Więc w koncepcji tej wschodniej to na takie państwa, na takie twory nie było po prostu miejsca. Oni szli nieść na zachód rewolucję bolszewicką, podpalić Europę, a Piłsudski uznał, że co my ugramy na wschodzie, to nasze, bo Zachód nam w tym nie pomoże. Natomiast w rękach dyplomacji Dmowskiego zostawił Piłsudski granice zachodnie i północne. I tutaj, też to w dobrych rękach i zostawił. To w bardzo dobrych rękach, chyba lepszych nie było można. Tam ważną postacią w tej grupie, powiedzmy, Dmowskiego był Eugeniusz Romer, geograf. Też, a no właśnie, ojciec polskiej geografii, mapy słynne Romera. No podstawa. Brał udział w konferencji wersalskiej i to argumentując twardo nasza i mocno. Delegacja była chyba jedną z najmocniejszych w ogóle merytorycznie na konferencji wersalskiej. Znaczy, trudno było rozmawiać z przedstawicielami Zachodu, którzy tak naprawdę nie wiedzieli, o czym mówił, gdzie ta Polska ma być, na jakim terytorium. Jeden z angielskich dyplomatów się bulwersował, czego to Polska chce od Galicji. On miał na myśli hiszpańską Galicję, no, więc w ogóle do nich nie docierało, gdzie, co i jak. Tu wspomnę, prawda, komediodramat Alfreda Jarego, Król Ubu, prawda. Rzecz dzieje się w Polsce, czyli nigdzie. To jest ta preambuła całej sztuki. No i wracamy do tej wojny, największego starcia, wojny polsko-bolszewickiej, tej niewypowiedzianej wojny. Ona się zaczęła w roku 19 i początkowo mieliśmy sukcesy, i to spore, tam na północnym wschodzie. Natomiast oczywiście Zachód nas po łapach tłucze cały czas, bo cały czas nas tam straszą, prawda, że nie... Że Polska jest imperialna. Polska jest imperialna, ma zakusy na Litwę, roszczenia, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby nie drażnić tej późniejszej Rosji. No, no stąd linia Kerzona. Jeszcze nie wiadomo, jaka ona, bo jeszcze nie wiadomo, jaka ona będzie. Bo jeszcze nie wiadomo, jaka ona będzie. Czy to znowu nie wrócą Romanowowie krewni, no prawda, właśnie, władców. A co do linii Kerzona, wrócono do pomysłu już w Jałcie, prawda? Bo niestety obecne granice tak z grubsza mamy po tej nieszczęsnej linii Kerzona. No, trzeba powiedzieć, że to dyplomata brytyjski, który nam tak pomaga. Wicekról Indii, tam zasłynął z jakichś afer finansowych, etc. Parszywa postać. No i potem mamy ten sojusz z Petlurą. Oczywiście Ukraińcy zapłacili cenę, że formalnie zrzekli się tej Galicji Wschodniej, która i tak była już w naszych rękach. Po ciężkich, naprawdę ciężkich walkach z Ukraińcami, mówimy tam o Orlęta Rawowskie, trzeba też pamiętać o Przemyślu. Pułkownik Liskula. Liskula, mieliśmy te Orlęta Przemyskie, powstanie Sejneńskie. Mało kto pamięta, że takie było, to było powstanie przeciwko Litwinom. To też kolejne zwycięskie powstanie.
Tam okolice Sejm, Polacy no, jakby przeciwko Litwie, która te tereny zajęła, stanęli do walki, no i Litwinów pogoniono stamtąd. No i teraz kolejna rzecz. Po tym sojuszu z Petlurą następuje wyprawa kijowska, czyli koncepcja Piłsudskiego jest taka, że stworzymy państwo ukraińskie, które będzie, no, polityka się powtarza to, co i dzisiaj, które będzie zaporą przeciwko... No taki bufor dobry. Taki bufor przeciwko Rosji, jaka ona by tam w nie przyszłości była. Nie była. Ta wypra- wracamy do czasów Piastowskich i Jagiellońskich, kiedy miała być ta Ruś, prawda, zaporą przeciwko Mongolom. Tatarom, tak. No i ta wyprawa, sukces Piłsudskiego, początkowo jakieś tam kontrowersje, ale no to idzie jak w masło, prawda? Kijów zajęty. No, już zdobyli Kijów. Kijów zdobyty. Idą z nami wojska ukraińskie. Piłsudski nie robi defilady zwycięstwa w Kijowie. Wchodzą tam jako pierwsze wojska ukraińskie, formalnie jako gospodarze, prawda? Ale to ten entuzjazm... Jako anegdota. Pierwsi polscy żołnierze wjechali do Kijowa tramwajem. Tramwaje wjechali, bo bolszewicy się wycofali za Dniepr. Ale tam też mieliśmy taki małe faux pas popełnione przez rząd, bo Piłsudski był na froncie. Tam była jakaś odezwa? Czy jakoś Ukraińcy to też niewłaściwie zinterpretowali. Zmienia to było bardzo łatwo tam. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. No, były te trzy różne ośrodki ukraińskie, a jeszcze ile tam różnych... Tam Czecha, tam i tam Machno, prawda? Tak. I wataszków różnych. A wszyscy łupili ludność jak leci, bo armie wszystkie się zaopatrują ludności cywilnej, co akurat jest normą, ale miłe dla tubylców nie jest. W związku z tym no różnie tam Polaków postrzegano też, no ale no, przynajmniej oficjalnie chcieliśmy utworzenia tego państwa ukraińskiego. No i co się dalej dzieje? No następuje ofensywa na północy, czyli od Mozyrza i uderzenie potężne zmusza nas do odwrotu. To szybkiego. Żeby nie powiedzieć ucieczki. Są momenty panicznej ucieczki, trzeba uczciwie powiedzieć, ale miejscami jak ryt śmigły spod Kijowa odwrót jest zorganizowany. To tam na froncie południowym było bardziej. Na froncie południowym było to dobrze, najgorzej na północy. Czytam w książkach o kawalerii. Z pułku zostawało 150 żołnierzy. A pułk liczył? Około 1000 szalek. Około 1000. Tak, w zależności od tego, jak był formowany, ale tak 1000 to już taka... Trochę taka średnia burka. Bo to w Kijowie ich prawie okrążyli, tak? Że oni tak nagle musieli... Nie, przerwali front. Przeszli. Czy tam były dwa natarcia? Jedno było próba pierwsze majowe, jeszcze nie groźne. Ale jak ruszyła ta grupa właśnie mozyrska w lipcu, to się już posypało. To mogło odciąć cały front. Więc Wilno, Białystok szybciutko w rękach bolszewików, czyli te nasze zdobycze z 19 roku od razu rząd Marchlewskiego Rosji, i tak ale dalej. Jakie to reperkusje międzynarodowe? Zachód zaczął nas przyciskać, żeby pójść na ustępstwa bolszewikom, a bolszewicy postawili warunki, że tak powiem, tragiczne. Mieliśmy oddać sprzęt. Praktycznie nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. Mieliśmy armię zlikwidować. Było dla nas gorsze niż Wersalski dla Niemiec. Nie, absolutnie. Było to gorsze. Niemcy miały mieć 100 tysięcy do armii, my 50. No, ale premier wtedy, ówczesny w SPA, prawda, no, wyraził na to zgodę, wrócił i potem dymisja, bo Piłsudski zjechał go równo i potem powstaje rząd obrony narodowej, na czele staje chłop Witos. No bo tak, jak mówimy o armii, no to kto szedł do tej armii, do poboru? No najwięcej było chłopów, no to siłą rzeczy w wojsku było ich najwięcej, ale Witos był tą ikoną wsi, prawda? Więc tutej Zambon no, były Piasta, te... Z PSL Piast, tak? PSL Piast. Znaczy PSL... tak naprawdę to już jednolity... Bo tak naprawdę to no, PSL Piast wchłonął jeszcze... Lewice jeszcze w 18 roku było zjednoczenie w grudniu, także zostało tylko PSL wyzwolenie, bo to dawne z kongresówki, no tak, prawda, gdyby ono funkcjonowało oddzielnie. Mieliśmy bardzo dużą liczbę pozyskanych właśnie żołnierzy, tak? Tych chłopaków, chłopców, mężczyzn, którzy do tej armii chcieli. Po pierwsze poszli ochotnicy i stąd od nas, z tych kronik szkolnych, które czytałem, dużo młodzieży bychawskiej szło, nauczyciele byli powołani do wojska, więc nawet szkoły przejściowo, przykład Olszowca, bo tam akurat pracowałem, więc inteligencja na ogół zgłaszała się na ochotnika. Młodzież z uczelni w większości podobnie. Uczniowie. Był też pobór, który dotyczył
wszystkich, bo obywatelami byli nie tylko Polacy, ale także Żydzi, więc tutaj na pomniku też mamy nazwiska żydowskie tych, co polegli w latach 19-20. Rola Kościoła katolickiego była ogromna, istotna dla tego poboru, tak? To, bo jednak to, oni no cały czas tak, mobilizowali, to były zachęcali. Zambony, no przecież nie było internetu. Były te nawoływania w kierunku wszystkich ludzi kierowane. Tak? To siły polityczne jedno, ale i zapowiedź reformy rolnej, a, prawda, tak, bo, żeby zachęcić jednak masy do tego, żeby to wojsko tworzyły, no i to wszystko miało przynieść rezultat. Przyniosło, no bo przecież no, bolszewicy... żołnierzy się skądś wzięło. Ponadto jeszcze tutaj zwróćmy się, prawda, do jakiejś dawnej historii. Tak jak w średniowieczu to wojsko ten udział w wojnie, te bitwy, odznaczenia i tak dalej, były szansą na lepsze życie kiedyś. Tam. No, jeszcze wrócę do czasów wcześniejszych. Między innymi komisje poborowe były jeszcze w czasach okupacji austriackiej, pierwszą wojnę, i tu w Bychawie taka komisja poborowa też była. No i czym zachęcano? No właśnie, że buty, że mundur, że żołd będzie. Przecież tu bieda była, głód był. Część młodzieży no, szła po prostu licząc na lepsze życie, niektórzy z pobudek patriotycznych, a niektórych po prostu myśleli, że będzie im się trochę lepiej żyło. Po prostu z głodu, tak? Słuchajcie, no to tak było. Przecież były przypadki, że groby rozkopywano, żeby buty wyjąć z zabitych. No, trudno sobie dzisiaj we współczesnym świecie, kiedy jesteśmy... Ale to nie były odosobnione przypadki, nie. To było... Dzisiaj jesteśmy zaśmieceni rzeczami, prawda? No tak. To sobie tam trudno wyobrazić, że brakowało koszuli, butów. Buty to był majątek, to trzeba długo było pracować, żeby buty sobie kupić. Butelka szklana była rzeczą pożądaną. Także z dzisiejszej perspektywy trudno zrozumieć tą biedę tych pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości, a tu jeszcze wszędzie wojna, prawda? Na każdej granicy. A to raptem 100 lat. A no właśnie. No i co się dzieje dalej? No, bolszewicy w kierunku Warszawy, tam na tym froncie północnym, tutaj stawiamy ten rozpaczliwy opór. Pomoc jaka była? No po pierwsze, Czechosłowacja zablokowała nam wszelkie dostawy uzbrojenia. Tak nam pomogła. Tranzyt... Znaczy Niemcy i Czesi. Tak. Niemcy, Czesi, dokerzy brytyjscy też nie chcieli materiałów wojennych ładować. Francja nam pomagała, też trzeba uczciwie powiedzieć, nie całkiem bezinteresownie, bo tam te wszystkie koncesje gospodarcze potem, pożyczka wojskowa, za którą kupowaliśmy sprzęt głównie z Francji, ale bez tej pomocy byłoby ciężko. Węgrzy w dramatycznym momencie przysłali nam amunicję. Fabryka na wyspie Czepel, to jest północny skraj Budapesztu. Ale tu trzeba też powiedzieć, że Węgrzy i tak musieliby oddać całe uzbrojenie, bo byli przegraną częścią konfliktu, no tak, ale woleli to oddać Polsce. Oni właściwie całą amunicję przekazali Polsce. Ale oni też wiedzieli, co robią, bo oni już doświadczyli bolszewickiego raju, bo tam Belakun trochę porządził już, ale ta bolszewicka rewolucja na Węgrzech była stłumiona. Węgrzy już... Na szczęście dla nich i dla nas może też. Tak. W każdym razie przez Węgry ta pomoc szła. Przez Rumunię ta pomoc szła, też trzeba warto pamiętać, bo my w zasadzie pokojowe trzy granice mieliśmy. Z Łotwą, z Rumunią, z Węgrami jeszcze wtedy nie mieliśmy formalnie. Ona się dopiero pojawiła tuż przed wybuchem II wojny światowej. No i to jest konsekwencją tego, jest to, co się dzieje w relacjach dzisiaj Ukraina-Węgry. Ale to już całkiem inny wątek. Ale tu jeszcze jedna rzecz warta. Ale to inaczej może. Przepraszam, bo już mija godzina. No, i żeby to było takie dla naszych słuchaczy też trzeba to skonkludować. Przyjemne, musimy postawić kropkę na dziś. Bo... Znaczy, żeby postawić kropkę, Mateusz, to trzeba tak. Może syntetyzować konflikt, bo niestety czas... Ale ja myślę, że powinniśmy tu gdzieś zakończyć na tej bitwie warszawskiej. Tak. Żeby ją postawić jako tę kropkę. Skończyć tą całą wojnę, dlatego że to już niewiele potem została bitwa niemieńska i traktat Ryski, prawda? Więc tylko. No jeszcze z Czechami tam zatargi. Też ważne, bo nam to zaolzie do dziś tak wypluwają prawie, że w gębę. W 38, natomiast zapominają, I to jest denerwujące, że Czesi nam zabrali tereny zamieszkałe przez Polaków, Ślązaków, prawda, ale cieszyńskich i należących do podporządkowanych Królestwu Rzeczpospolitej. To samo zresztą ze Spiszem, który Zygmunt Luksemburski onegdaj zastawił. Mówisz, bo oni wykorzystali nasze zaangażowanie militarne na innych odcinkach frontu, bo w styczniu 1919 roku po prostu armia czechosłowacka wkroczyła
na te tereny i zajęła. Wbrew porozumieniu z Polską Radą Narodową, prawda? Gdzie ten miał być podział etniczny, korzystny dla Polaków i przemysł ten w większości Śląska Cieszyńskiego trafiłby do nas. Oni po prostu to złamali. Ale co jest bolesne w tym wszystkim? Sprawa podziału tych terenów, czyli ostatecznej decyzji, bo tak naprawdę to tu znowu wielkie mocarstwa się włączyły na konferencji w Spa, tak naprawdę to był jedyny przypadek, kiedy ewidentnie Francja stanęła po stronie Czechosłowacji, a nie po stronie Polski. Tym wypadku poparto czeskie roszczenia, niezgodne z tak naprawdę z literą etniczną tych. Ale tu kwestie materialne wchodziły w rachubę. Węgiel, czyli węgiel wykrzyjący, mnóstwo kopalń na Ostrawie. No i węzeł komunikacyjny Bogumin, bo to jest takie nerw komunikacyjny tutaj Europy. Więc tutaj tak, dla Czechów było to ważne. Było ważne. Zresztą pamiętacie, Anglicy mówili, po co Polsce Śląsk, to tak jakby małpie brzytwę dać. To w ten sposób dyplomaci zachodni traktowali nas w tych rokowaniach, więc no z Czechami przegraliśmy ten konflikt, bo no, konsekwencją tego jest podział miasta Cieszyn, bo jest dzisiaj polski Cieszyn i czeski Cieszyn. Przecież to było jedno miasto, które dzisiaj przedziela rzeka Olza, prawda? Stąd Księstwo Cieszyńskie. Tak, za Olzie i za granicą zostało 600 tysięcy Polaków, warto pamiętać, z którymi Czesi w okresie 20-lecia międzywojennego obchodzili się dosyć podmiot. A potem jeszcze Nowotny, także o tym kiedyś powiem, prawda? O tym jeszcze możemy kiedyś. Konflikt mieliśmy też kolejny Wilno, tym razem już bezpośrednio z Litwinami, jeszcze w czasie wojny, bo kiedy bolszewicy szli, to wspaniałomyślnie Litwie przekazali Wilno i Wileńszczyznę. A kiedy myśmy spod Warszawy, ta słynna bitwa warszawska, zwana tam przez niektórych cudem nad Wisłą, żeby tam trochę Piłsudskiemu dokuczyć, no to kiedy Polacy wypchnęli bolszewików, słynny manewr właśnie tutaj nadwieprzański, uderzenie w bok armii bolszewickich, rozgromienie armii Tuchaczewskiego, kilkadziesiąt tysięcy bolszewików do niewoli. Część zbiegła do Prus. Niemcy bardzo ich tam grzecznie potraktowali. Odworowali ich prawie. Ugościli pięknie, w pociągi wsadzili i jeszcze ci żołnierze wzięli udział w bitwie niemieńskiej. Nakarmili, co ważne. Tak, mało się pamięta, bo my cały czas podkreślamy tą bitwę warszawską jako to zwycięstwo, ale to właściwie nie mniejsze znaczenie miała bitwa niemieńska, bo z takiego militarnego punktu widzenia to było jakby dobicie Rosjan wtedy. Ale myśmy już wtedy byli wykończeni, obie strony były dosłownie już wyczerpane totalnie, także pokój ten zawarty w Rydze dość gładko, że tak powiem, poszedł, czego postanowienia nie zostały zrealizowane do dzisiaj, no przynajmniej te materialne. Rosjanie zobowiązali się do zwrotu w złocie zagrabionych dobr. No, zagrabione dobra, ale tam chodziło też o udział Królestwa Polskiego w gospodarce rosyjskiej. Aha. Tego Rosjanie nigdy nie zrobili, wypełnili. Natomiast nie mieli żadnych problemów z tymi terytorialnymi sprawami, także praktycznie tutaj Polska mogła nawet więcej niż wzięła rzeczywiście tych terytorium. Sam Piłsudski odmówił ustanowienia granicy na Dnieprze i zabrania Mińska, bo stwierdził, że tam jest gotowa irredenta. Ale to też Dmowski, nie? No bo on miał koncepcję Polski narodowej. Czyli inkorporacyjne. Jak za dużo narodowości, nie będziemy w stanie tego przyswoić, opanować kontrolować. To będzie powód cały czas do walki wewnętrznej, więc też takie były głosy, za dużo na ten wschód się nie pchajmy, bo potem sobie z tym nie damy rady i tak rzeczywiście, no przecież to całe dwudziestolecie międzywojenne. No i popatrzmy na geografię jeszcze, co tam było. Błoto, prawda, jakieś piachy, jakieś kurcze bezdroża. No i czarnoziemie ukraińskie. Tylko że to rezultat był taki, że ta granica nie była ani Federacją Piłsudskiego, ani inkorporacją Dmowskiego, tylko coś pomiędzy. A Petlurę Piłsudski przeprosił. No panowie, ja was bardzo przepraszam. Ale i tyle mógł. I tyle mógł, bo jeszcze trzeba było ich tutaj, tych żołnierzy Petlury, tutaj w Lublinie między innymi, przecież są ich groby na ulicy na Lipowej, na cmentarzu. Oni byli w obozach takich internowania. Część tam po cichu do polskiego wojska, dowódców wkręcono, tak to... Część zasiliła strzelców siczowych i inne tam tajne organizacje. No w każdym razie Ukraina nie powstała, co Ukraińcy pretensje mieli przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Nie godzili się z istnieniem państwa polskiego na terenach, które uważali za ukraińskie. I to były
też przyczyny konfliktów i tragedii z czasu II wojny światowej. Notabene te roszczenia ukraińskie jeszcze w czasie, kiedy była mowa o tworzeniu ewentualnie państwowości ukraińskiej. Chełmszczyzna. Oni uważali niektórzy, że do Nowego Sącza tereny powinny być ukraińskie. Sącza. Tak, bo tam były wsie nad Popradem, jeszcze były rusińskie. Tam Zobrzyk i innych Znaczy to ludność mieszana. Z punktu widzenia polskiego oczywiście. to trudno. Chełmszczyzna, części Ukrainy, ale no to traktat brzeski, prawda? Brzeski jeszcze Niemcy i Austriacy dawali Ukraińcom co chcieli, więc tutaj jakby nawet w stosunku do dzisiejszego państwa polskiego, no to te wschodnie tereny miały być częścią Ukrainy, to Zakerzonie tak zwane, prawda, o co Ukraińcy potem walczyli, no UPA i tak dalej, no to tak to było. No i jeden epizod, żeśmy tylko zaznaczyli, on jest ważny dla Bychawy i dla nas, mianowicie jakby kiedyś chyba wspominaliśmy o tym, jakby te oddziały Petlury w Zamościu nie zatrzymały pierwszego impetu Tuchaczewskiego, to by nasza okolica spłynęła krwią i poszłoby wszystko z dymem. Oni wzięli na klatę wszystko właśnie tam, potem dołączyły oddziały polskie, no i pogoniono ich w bitwie pod Komarowem, to ta największa bitwa kawaleryjska. I tu nastąpił odwrót wojsk Budionnego. To była kawaleria dzika, że tak powiem, bo... Ale liczna. No szli jak burza, prawda? I tutaj Polacy zatrzymali ich w ten sposób walcząc, czyli kawaleria, konie. I mieliśmy jedną przewagę, o czym się mało pamięta. Francuzi nam sprezentowali lance, z którymi nie wiedzieli, co czasie pierwszej wojny światowej robić. Natomiast... Oj, to jest straszna broń. Ja to widziałem w akcji, pokazują to nasze grupy rekonstrukcyjne. Lance, czyli trudno jest uciec. Lanca się składa z drewnianej rury, prawda, grotu i tam jakiś pętli czegoś. I pod Komarowem część naszej kawalerii te lance miała. I dalej... Tym się nie tylko kłuje, tym się wywija na wszelkie, tylko trzeba szyk nieco rozproszyć. Znaczy trzeba być wyszkolonym, ale jest to bardzo groźna broń. Ale w tej wojnie to taką rolę odegrało, że te lance były na wyposażeniu polskiej kawalerii aż do 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej. Rosjanie tych lanc nie mieli. Szabla jest krótka, lanca długa, no to już samo przecież... Jeszcze szaszka rosyjska jest skrócona. Też. No ale jakby nie spojrzeć. Zawarliśmy pokój, traktat ryski, uregulowano inne granice, no i patrząc bilansowo, mamy drugą Rzeczpospolitą po, wiadomo, inkorporacji jeszcze części Litwy. No Litwa prawda, Środkowa. 22 rok, prawda? Tak. Mamy połowę terytorium przez rozbiorowego, bo... O, troszkę może ponad. Prawie 390 388, tam przecinek 6, 9 podają i tak dalej. 27 ponad milionów ludności, no wzrośnie to do 39 roku do 35 milionów, ale ponad 1/3 to są mniejszości. Ukraińcy największa, ponad 4 miliony. Żydzi na drugim miejscu, mamy trochę Białorusinów, Litwinów, Niemców. A też ciekawostka, bo przecież tu Niemcy też w naszych okolicach mieszkali. Tak, oczywiście. Osadnictwo niemieckie, ono istniało jeszcze do lat 30. Kiełczewice, czyli Borkowizna, Rechta, Rechtówek. A tu Osowa, jeszcze cmentarz ich tam koło szkoły dalej. Istnieje. Część Zaraszowa. Jest taka kępa Krzaków vis-a-vis szkoły w Osowie. Tam teraz nie ma szkoły, co prawda. To jest cmentarz dawnych osadników. Niewiele tutaj... tam z tego, jakieś kopczyki takie No tak, ale oni w 30-tych latach wyprzedali te swoje działy tutaj w kolonii Osowa i wyjechali. Natomiast ci z Borkowizny to oni byli aż do drugiej wojny światowej. Uciekli razem z tym? Nie uciekli. Niemcy ich wysiedlili, jak przyszli tutaj i dali im gospodarstwa w Poznańskim, czego oni nie chcieli, bo oni już tu byli dość zintegrowani tutaj, ci Niemcy z Borkowizny. Pan Edward Teter, prawda, osadnik niemiecki, był dowódcą oddziału partyzanckiego w Kiełczewicach. No, oni tutaj, że tak powiem, wtopili się w to społeczeństwo i nie chcieli stąd odchodzić. To też wójt Syring siedział na Majdanku za nieposłuszeństwo wobec władz niemieckich. Nie wiem, jak to jeszcze się ciekawa rzecz, o której się mało wspomina, jak wojna wybuchła, to... Druga wojna światowa, to... Było też rozporządzenie władz polskich o internowaniu Niemców. Ich tam rozsyłania do różnych ośrodków, tych podejrzanych, tych z Borkowizny też miano interweniować. Ksiądz proboszcz miejscowy zaręczył za nich. I oni zostali na miejscu. Odwdzięczyli się potem Niemcy. Z różnym skutkiem, bo część potem... To już całkiem inna bajka, ale potem jak Niemcy weszli, to proboszcza, że tak powiem, jakieś represje nie spotykały, co się też rzadko zdarzało. To trochę miał ochronę tych
miejscowych Niemców. Ale to już mówię, wątek jest to doświadczenie drugowojenne. Poboczny, to jest tak. Wojtek, wątek na rok 2023, no ale jeśli tempo spotkań utrzymamy. No w każdym razie... Został nam jeszcze ustrój. Została nam jeszcze wielka polityka. Wielka bardzo polityka. Też tak naprawdę brudna, zostało nam wielu punktach. Z tego dwudziestolecia międzywojennego, czyli z tych 21 lat zrobiliśmy 2. Jeszcze mamy Piłsudskiego, którego... No tak naprawdę 4, bo mamy Piłsudskiego, mamy przewrót majowy, prawda? Ale nie ma ustroju jeszcze. Wiemy tylko, że są jakieś władze, natomiast... Mamy politykę zagraniczną dwudziestolecia, ale dużo mamy... tego jeszcze. Piękny temat, grzech, żebyśmy tego nie poruszyli, gospodarka II Rzeczypospolitej. O, to fajnie. Centralny okręg przemysłowy, tak, budowa Gdyni. Polski przemysł zbrojeniowy. My dzisiaj się cieszymy, bo to kupiliśmy, tamto kupiliśmy. A wtedy myśmy produkowali dla siebie i sprzedawali. Mieliśmy własne motocykle, własne samochody, byliśmy potęgą w lotnictwie. To ja proponuję, żeby ten odcinek nagrać w Łodzi. Pojedziemy i nagramy tam. To zakończmy dzisiaj na granicach. Wystarczy Kraśnik. Można powiedzieć jeszcze jedno, że to, że i tak wyrąbaliśmy tak znaczne terytorium, mając pod uwagę to, że wszystkich walczyliśmy jak bokser ze wszystkimi stronami świata, prawda? Nawet sojusznikami. Musieliśmy rozpraszać swoją uwagę. Nigdzie do końca, no może z wyjątkiem tego epizodu, no nie epizodu, tej wielkiej batalii przeciwko czerwonym, prawda? No ale tak, generalnie tak, to. Tak, tutaj trzeba było walczyć, tutaj trzeba było... Tak. Przecież Śląsk jeszcze nie był nasz, jak Rosjanie stali pod Warszawą, prawda? Ale to różne rzeczy się działy. Ja myślę, że należy to podsumować w ten sposób, bo biorąc pod uwagę i zaciąg tych wszystkich ludzi do wojska i tak dalej, w mieszkańcach tego terenu był duch polskości wewnątrz. Oni po prostu nie chcieli... Społeczeństwo polskie stanęło na wysokości zadania. To, co można było zrobić, zrobiono w 100%. Więcej naprawdę nie można było wygrać, niż wygrano. To i tak cud, że myśmy w takich niesprzyjających okolicznościach zbudowali państwo nawet w tak rozległych granicach, mając przeciwko sobie praktycznie wszystko. Mam przed sobą książkę Bernarda Newmana Rowerem przez drugą RP. Newman w 1934 roku podróżuje rowerem po Polsce właśnie i różne rzeczy opowiada o tamtej Polsce. Konkretnie w tej dacie. I o osiągnięciach Polski. O Gdyni, o kolei Śląsk-Pomorze, o Copie. O Centralnym Okręgu też? Jest wspomniane. Jest wspomniane, bo to jego trasa nie prowadziła tędy, ale jest zresztą jest co był budowany troszeczkę później, nie w 1934, bo on do 1935 roku tak naprawdę. Ale gdyby się to udało, bylibyśmy centrum przemysłowym. To dzisiaj dokładnie pisze gość, że Polska jest, ma zadatki na potęgę. Rozmach był tak duży i społeczeństwo naprawdę tak wytrwale i pracowało, że była szansa na zrealizowanie tych zamierzeń wtedy. Ale sprzyjające okoliczności, nie wiem, czy może lata 30, za 2 lata tylko taka koniunktura była, że... No i kryzys nam wybuchł w nieodpowiednim momencie. Że można było robić więcej niż się robiło. Natomiast albo był kryzys, albo zniszczenia powojenne, a potem kryzys gospodarczy. No trochę polityka. Polityka, wojna wewnątrz, między sobą, wojna celna z Niemcami, więc wróg chociaż na wschodzie. Chociaż ona miała swoją dobrą stronę. No, miała ona swoją nauczyła dobrą nas stronę. Szukać nowych kontrahentów. No, ciekawie Anglik pisze, natomiast że o wojnie o Gdańsk. Że straciły obydwie strony, bo praktycznie Gdańsk eksportował głównie polskie towary. No, tak? Prusy wschodnie były dziadostwem, bo stamtąd odpłynęła ludność do Westfalii, gdzieś tam do okręgów uprzemysłowionych. Także jak ładnie Wańkowicz w Na tropach smętka pisze, tak, że Wintershilfe, prawda, dla tych Prusaków, kurczę, Niemcy udzielali, żeby oni tam jakoś mogli przeżyć. Ale i tak dalej. A tymczasem Gdynia, która miała lepsze warunki portowe, no wyrosła w ciągu tych kilku lat na port porównywalny z Gdańskiem. No nie, nawet nie porównywalny, bo miała jeden z najnowocześniejszych w Europie. I największy nad Bałtykiem. W 1939 był to chyba najwięcej przeładunków było właśnie w Gdyni, na wszystkich portach bałtyckich. Także to nasze okno na świat. Ale właśnie to, jest co, czym się szczycić. To, co podkreślam, obydwie strony na tym konflikcie straciły. Ale tu wchodzimy już w gospodarkę. Tak, to już inna bajka. To jest ale to jeszcze chyba nie kolejny wątek. Czy już kolejne spotkanie to gospodarka? No nie, mieliśmy politykę. Chyba polityka. Tak, chyba polityka. Trzeba to się, bo to jedno, jeśli mówimy o zrębach
państwowości, to trzeba powiedzieć też i o ustroju, i o życiu politycznym, barwnym, to się, ale brutalnym. Brutalnym. To się przekładało też na gospodarkę wprost. Nie? No, inaczej. Kwestia hiperinflacji, reforma walutowa Grabskiego. No, tak. Te kredyty bandyckie, zmowa banków zachodnich przecież. Inflacja w roli głównej. No, bank Morgana, który dawał pożyczki Niemcom, natomiast odmówił nam. Natomiast nam dawano pożyczki komercyjne na zasadach... Ale tu będzie właśnie... będzie można w to ładnie wpleść ten wątek nasz lokalny i to Bychawskie Towarzystwo Pożyczkowe, tak? Które w tym okresie, pomimo tej hiperinflacji i tego... No, tych trudności... funkcjonowało przez cały ten okres. I przed reformą Grabskiego i po reformie Grabskiego cały czas to towarzystwo funkcjonowało, to działało. Cofnijmy się o te parę lat, czyli do pierwszej wojny, gdzie w 1913 roku Towarzystwo Bychawskie ma ponad 1 000 000 rubli obrotu. Natomiast co? Austriacy zabrali kasę po prostu. Więc trzeba było po wojnie zaczynać od nowa. Rosjanie jak się cofali, też wywieźli wszystko, co się wywieźć dało. Łącznie z kasą gminy Bychawskiej i z dokumentami. Ludzie. Też stąd. Jak się cofali w roku 15. To 2 tygodnie walk było tylko po to, żeby wyrabować, co się tylko da. Tu linia frontu u nas była przez 2 tygodnie, a w tym czasie ewakuowano tą linią kolejową Lublin-Chełm. Wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Z ludźmi włącznie. Z ludźmi włącznie. No jeszcze tam był ten wątek Gorzelni tutaj z Kawińskich. To przecież te kotły, to wszystko było wyrabowane przez Ruskich. No, miedź tak przede wszystkim. Po pierwsze na linii walk to było więc totalnie zniszczone, więc nie było czego po wojnie odbudowywać, a właściciel poszedł z torbami, jak to się mówi, bo to była konsekwencja tego wszystkiego. Ale... I to takie, ale to już tak, to w zasadzie taka marginalna uwaga. I tu się kładzie, prawda, tym biednym z Kawińskim na garb, że grali w karty. I no grali też. No ależ to wszyscy bogaci ludzie tak robili. Ale wtedy się wszyscy bawili. No. Bogaci. Kogo było stać? No oczywiście, że tak. Zresztą dzisiaj jest podobnie. Biedni na tym zarabiali. Stangret, Żyd Karczmarz, ktoś tam. Takie były czasy. Ale że wątków mamy bardzo dużo. Ale ja się bardzo cieszę, że jest chęć. Powiem tak, że ten nasz pierwszy odcinek o 600 kilkanaście... No to sporo chyba jak na Bychawskiego. Wyświetleń, więc myślę, że jak... A może i gdzieś dalej, może gdzieś globalnie, może gdzieś w Australii nas oglądają, albo w Holandii, no może dobrze. W Stanach. Nie żałujemy. Byłoby miło. Znaczy, no, na mieście zaczepiali ludzie, nie powiem, nie? Także ja nie pytali, kiedy będzie dalsza część. To się niniejszym, proszę Państwa, czyni. Pytało, czy jeszcze będziecie coś robić? A ponieważ... Cholernie potrzebne rozmowy, bo na ogół karmimy się bzdurami. Opowiada się bzdury o ziemiaństwie, opowiada się bzdury o Żydach, opowiada się bzdury o chłopach i tak dalej. No, jesteśmy w tamtej, powiedzmy, niewoli, dokładnie tak to nazwę, takich właśnie mitów, które no, rozbijają wszelkie próby integracji. Jakiejś takiej wokół wspólnych spraw. No, może z jednej strony to dobrze. Bo się no trzeba sobie do końca pewne rzeczy pewne wyjaśnić. Pewne rzeczy trzeba wyjaśnić, a jak się ładnie coś z takiej kłótni czasem dobrego wychodzi. Chociaż w 20-leciu międzywojennym to tragiczne rzeczy się działy. Niektóre rzeczy bardzo trudno scalić w tym 20-leciu międzywojennym. Strajki, gdzie się do ludzi strzelało na ulicach, zamach na Narutowicza i no cała masa innych i zamach majowy. No kontrowersyjnych spraw nie brakuje. Po pierwsze, Rzeczypospolitej też żeśmy nie odziedziczyli tradycji, prawda, wspólnoty. Znaczy, może dobrze, że nie jesteśmy narodem takim jak Niemcy, że... Nieważne jaka władza jest, to ma być ordung i się władzy słucha. Ale czy przy okazji... Ależ oni się w średniowieczu i później jeszcze bili w wojnie 30-letniej gdzieś tam. Każdy z każdym. Ale prawda, ja bym miał jeszcze taką prośbę, żeby przy okazji tej gospodarki to tak wspomnieć może trochę o kulturze. No też. Tego okresu. Jedno z drugim. I przez pryzmat dokonań filmowych, które myślę, że każdy Kowalski przeciętny zna, o tym okresie gdzieś opowiadają. Tu mamy wdzięczne pole do popisu. No właśnie, czy to polskie kino tak naprawdę było polskie w 20-leciu? Więc... A to co z tego, jak było żydowskie? A, no właśnie. A Hollywood nie jest żydowski? A dobra, ale część filmów powstawała wśród twórców, którzy się za Rosjan uważali. Mimo, że mieszkali w Polsce, byli Żydami, ale czuli się Rosjanami. Jakby tu powiedzieć, często jest pada wątek, prawda, od turbo Polaków wysunięty. A, bo oni tam gdzieś to mówili, że są tutejsi. Sorry, Winnetu. Za niewłaściwą odpowiedź, jeżeli ktoś dostał tylko po mordzie, to mógł się uważać za szczęściarza. I tu skończmy.
I niech to będzie puenta, że mógł się uważać za szczęściarza. Dziękujemy tym wszystkim, którzy oglądali nas w pierwszym odcinku. Oglądajcie nas w drugim, bo widzę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jest tak jakby zapowiedź trzeciego i kolejnych, bo już o II wojnie światowej dzisiaj też była mowa, więc pewnie do tego okresu... Tylko żeśmy tak po... No tak, tylko powiedzieliśmy, że ona w ogóle była. Kiedyś tam zawędrujemy. Tam dojdziemy. A jest o czym mówić, jeśli chodzi o Bychawę i okolice. O II wojnie światowej. Tak. I tu będzie... No to myślę, że te jesienno-zimowe wieczory to będziemy raz na jakiś czas się spotykać. Później to Państwu w internecie publikować, udostępniać. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dobranoc.